Całkiem ładna szosa, proszę Państwa. Wydawałoby się, że mamy tutaj do czynienia z jakąś nową generacją Gianta DeFi. No i poniekąd mamy, ale nie tak do końca, ponieważ rower, który dzisiaj Wam pokazuję w tej naszej krótkiej prezentacji, to Giant DeFi E, czyli nowa propozycja elektrycznej szosy, albo w zasadzie elektrycznego wariantu popularnej szosy Endurance od Gianta. Rower miał premierę jesienią wczesną tego roku, co więcej od razu na rynek trafił również jego damski odpowiednik, czyli Leaf Avail E, który ma w zasadzie bliźniacze rozwiązania techniczne. Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy tutaj ciekawy rower, bo waży on mało. Waży około 13 kg, konkretnie ten egzemplarz w takiej wersji, w takiej sytuacji jak teraz, czyli z dwoma koszykami na bidony, z mocowaniem do licznika, bez pedałów, waży 13,2 kg, a ten rower ma już wbudowaną baterię o pojemności 400 Wh. Rower jest oczywiście w pełni karbonowy, mamy tutaj karbonową ramę, widelec w takim bardzo ładnym wykończeniu, które niekoniecznie zobaczycie w tym świetle, ale zapraszam Was od razu na bikeshow.cc do pełnego testu tego roweru, bo miałem okazję go tutaj przez kilka tygodni przetestować. Rama bardzo ładnie wykończona i tego karbonu tu jest naprawdę dużo, bo karbonowa jest również sztyca, oczywiście jest to sztyca Diffuse Giantowa, mamy karbonowy mostek, karbonową kierownicę, a także karbonowe koła. Są to koła Gianta i oczywiście są to koła w systemie hookless, jak to w przypadku Gianta zwykle bywa. Na pokładzie tego roweru jest też grupa SRAM Force, więc jeżeli chodzi o sprzęt, naprawdę jest tutaj bardzo przyzwoicie. Ale zacznijmy tutaj od tego samego napędu. Mamy tutaj silnik umieszczony w tylnym kole. Jest to silnik własny Gianta. Ma on 30 Nm i 30 Nm jest odpowiednikiem około 70 Nm w przypadku silników montowanych w okolicach środka suportu. Skąd takie rozwiązanie? Producenci przekonują, że do rowerów szosowych i gravelowych bardziej pasuje właśnie system w tylnym kole niż silnik umieszczony w okolicach środka suportu, bo gwarantuje bardziej takie płynne wspomaganie i faktycznie coś w tym jest. Testowałem już kilka szos tego typu z takim rozwiązaniem i porównując to z rowerami, które mają silnik w okolicach środka suportu, na przykład kiedy stajemy w korbach, podjeżdżamy na stojąco, to odczucia są zupełnie naturalne jak w zwykłym rowerze, a nie ma takiego charakterystycznego poszarpywania jak w przypadku rowerów z silnikami w okolicach środka suportu. Co więcej, tutaj w środku suportu jest też wbudowany czujnik momentu i mocy, w związku z czym no, system po prostu wie, kiedy my naciskamy na pedały jadąc, a kiedy jest to po prostu na przykład opór podczas stania, więc no, nie ma ryzyka, że przy takich delikatnych manewrach, przy nawracaniu będzie Wam silnik pchał rower do przodu. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ramę? Tutaj mamy sprytny bajer w postaci wbudowanej lampki. Tutaj u góry jest oczywiście system, znaczy panel sterujący, czy mamy włącznik. Mamy tutaj wskaźnik baterii, wskaźnik poziomu wspomagania, a z tyłu jest wbudowana lampka, która tutaj jest zawsze. Lampka jest sprytna, bo ona jest po prostu formą takiej nakładki na jarzmo sztycy. Widzicie, tutaj jest kabelek, są magnesiki, więc jest to po prostu zabudowane w taki sposób, że zawsze jak wsiadacie na rower, zawsze jak włączacie system, to macie włączoną tylną lampkę. Wbrew pozorom to jest bardzo dobrze widoczne. Tutaj wydaje się, że ta lampka jest nisko, ale to wszystko po to, aby w sytuacji, w której na przykład sobie założycie torbę podsiadłową, żeby nie zasłaniać lampki. Więc fajny bajer, chociaż ja już tutaj w przypadku testu na bike show zwróciłem uwagę na to, że szkoda, że tą metodą i tą logiką idąc Giant nie wrzucił tutaj też lampki jakiejś z przodu, bo mielibyśmy w zasadzie zawsze oświetlenie, nie musielibyśmy się nim martwić, nie musielibyśmy go montować, nie musielibyśmy go ładować. Na pokładzie oczywiście jest standardowy Force. Tutaj używacie napędu tak, jak zwykliście go używać w każdym innym rowerze szosowym, pilnując kadencji. Jedziecie normalnie, silnik tylko Was lekko wspomaga. Co więcej, są tutaj takie dodatkowe przyciski w formie blipów, które pozwalają Wam zmieniać tryby wspomagania. Możecie oczywiście zmieniać tryby wspomagania korzystając z tego przycisku tutaj, a możecie to też robić przy pomocy tych przycisków tutaj. W wyższym wariancie wyposażenia tego roweru, który jest na Redzie, gdzie macie napęd SRAM Red, tam są przyciski w klamkomanetkach, które pozwalają przełączać tryby wspomagania. Co jeszcze? Znacie już wagę tego roweru, znacie jego parametry. Teraz jeżeli chodzi o zasięg. Ja zrobiłem taki realny test tego roweru. Pokonałem 83 km w okolicach Góry Żar. Waży 76 kg. Jechałem na drugim poziomie wspomagania, który uważam za najbardziej naturalny, jeżeli chodzi o ten rower. I przy 1700 metrów przewyższenia zostało mi jeszcze około 16% baterii. A średnia z trasy wyszła praktycznie prawie 27 na godzinę. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś jechałby troszeczkę spokojniej niż ja, to okolice stówki
przy bardzo takim inteligentnym gospodarowaniu energią są w górach do zrobienia. Oczywiście to się będzie zmieniało w przypadku wagi użytkownika, jak będziecie jechali po płaskim cały czas pod wiatr i ten silnik będzie Was cały czas wspomagał, to też się to skróci. Niemniej jednak w optymalnych warunkach w górach te okolice między 70 a 100 km da się zrobić. Dodatkowo system pozwala Wam na zastosowanie takiego range extendera, czyli można sobie tutaj dorzucić taką zewnętrzną baterię, która będzie miała 200 watogodzin. Rama pomieści opony do 38 mm. W tej chwili tu są fabryczne 32. W Leafie są 28. 38 można wrzucić. Wydaje mi się, że to by była pierwsza rzecz, jaką bym tutaj zrobił w tym rowerze, bo po prostu mając wspomaganie, mając rower o możliwościach takiego lekkiego Road Plusa czy Gravela, warto szerszą oponę wrzucić. Tutaj widzicie port do ładowania. Jest on bardzo sprytny, bo jest odchylany na bok i ma tutaj magnesik, w związku z czym sam wskakuje na miejsce. Nie trzeba się męczyć z jakąś gumową, odkształcającą się wkładką. On sam wchodzi na miejsce. Myłem ten rower, nic się nie działo, więc jeżeli chodzi o uszczelnienie, przynajmniej podczas tego 3-tygodniowego testu, problemów żadnych nie było. Na koniec tradycyjnie plusy i minusy. Dla mnie największe plusy to fakt, jak ten rower wygląda i jak on maskuje fakt, że jest elektrykiem. To jest po prostu bardzo ładna szosa, która ma wszystkie w zasadzie plusy, prawie wszystkie plusy DeFi. Dlaczego prawie? Ponieważ ten rower nie jest aż tak komfortowy w sensie właściwości karbonu jak zwykły DeFi. Bierze się to z tego, co zauważyłem już w wielu elektrycznych szosach, że jednak tutaj struktura tego karbonu jest dostosowana do tego, aby pomieścić baterię, aby znieść trochę inne obciążenia, aby poradzić sobie z cięższym rowerem. Przez to moim zdaniem te rowery, elektryczne szosy czy gravele, bardziej przenoszą wibracje i nierówności niż rowery tradycyjne. Natomiast pozycja za kierownicą, działanie sztycy diffuse, miejsce na szersze opony sprawiają, że to jest bardzo wygodna szosa, która przy tym wszystkim wygląda całkiem dobrze. Ten rower nie wygląda w jakiś taki pokraczny sposób, co jest naprawdę tutaj dużym postępem. Plus też za to, jak naprawdę naturalnie działa ten system w przypadku tego roweru. Jakie jeszcze plusy? Plusy za, uważam, kompletację tego roweru i stosunek tego, co on oferuje w swojej cenie, czyli mamy Forsa, mamy karbonowy kokpit, karbonowe koła, więc jest nieźle. Oczywiście to nie jest tani rower, bo kosztuje ponad 35 tysięcy złotych, ale umówmy się, jakiś czas temu jeszcze można było wielu producentów, a pewnie dalej można kupić niewiele tańsze rowery na podobnym poziomie osprzętu bez pomagania, bez silnika, więc tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o te ceny, dużo się dzieje. Jakie widzę minusy? Koła na hookless, nie jestem fanem hookless. Standard diffuse, sztycy i w ogóle patenty związane z diffusem moim zdaniem są trudniejsze w obsłudze i eksploatacyjnie sprawiają więcej kłopotów niż standardowe, zwykłe sztyce. Tutaj Giant akurat myślę, że dalej jeszcze ma trochę do odrobienia z tym systemem. Poza tym ten rower pokazuje, w jaką stronę idą elektryczne szosy. Zwracał mocno uwagę, wiele osób o niego pytało, myślało, jaki to jest rower, myślało, że to jest jakaś nowa generacja DeFi'a i dopiero kiedy spojrzało na tylne koło, to zauważyło, że jest to po prostu rower elektryczny. Więc tyle, jeżeli chodzi o spotkanie z tym rowerem. Jeszcze na koniec słowo o rozmiarze. Ja mam 178 cm wzrostu. Jeździłem na MC i na pewno, gdyby to był mój rower, to wrzuciłbym sobie dłuższy mostek. Jeżeli przy moim wzroście chcecie mieć bazowo rower po prostu komfortowy, to wybrałbym rozmiar mniejszy. Jeżeli chcecie takiej bardziej sportowej geometrii z wysoko wysuniętą sztycą i liczycie się z wymianą mostka na dłuższy, to możecie brać przy 178 MK. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy też uważacie, że te elektryczne szosy zaczynają wyglądać naprawdę dobrze? Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej!